Cześć! Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, ponieważ zostawiacie ich ostatnio bardzo dużo i moje statystyki ponownie wzrastają, co bardzo, bardzo mocno mnie cieszy, a chciałbym, żeby mój kanał się rozwijał. Ponadto, jeżeli nie subskrybujecie, to też zasubskrybujcie, ponieważ ostatnio, nie wiem, ludzie odsubskrybują mnie, ale ostatnio jest coraz lepiej, kiedy o tym mówię, więc bardzo bym o to was prosił, bo to też jakby rozwija kanał. Hej, witam! Okno otwarte. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Przegląd Modów. W dzisiejszym odcinku dalej cały czas oczywiście mamy tego moda, który był w poprzednim odcinku, ponieważ jak wiecie podzieliliśmy odcinek na dwie części. Mod nazywa się oczywiście Useless Sword, chciałem powiedzieć Useless Mod, no absolutnie nie jest Useless Mod, ani te miecze też nie są Useless, wcale tak jak nazwa wskazuje. W dzisiejszym odcinku obiecuję wam, że będą miecze milion razy lepsze niż w poprzednim odcinku, przynajmniej tam wiecie, w poprzednim odcinku było kilka fajnych mieczy, reszta była ok, a w tym odcinku wszystkie będą fajne, prawie, ok? To wam obiecuję. Możecie zostawić łapkę w górę, wiadomo, my sobie zejdźmy tutaj na dół, subskrypcje też, wiadomo, mieliście to we wstawce, oczywiście przecież nie, wiadomo. I zaczynamy od pierwszej linii, w sensie, poczekajcie, może przejdźmy sobie najpierw na tryb kreatywny. Tutaj mam większość mieczy, mam tutaj 27 mieczy i ostatnie 9 mam w skrzyneczce. Chciałbym porozmawiać na temat tych mieczy, ponieważ to są miecze, które dają całkiem fajne efekty, ale żadnego z nich nie da się skraftować. Można je enchantować, ale nie można ich kraftować. Tego nie można kraftować, nie można tego kraftować, nie można tego kraftować, ani tego, żadnego nie da się skraftować. Ale zauważyłem coś, zwróciłem na coś uwagę. Zobaczcie, ten miecz nazywa się Elven Stripper i wygląda troszeczkę podobnie do Elementium. Ten miecz nazywa się Gaia Claymore. I jakby Gaia też jest w nazwie, podobno ma kolorystykę też do Gai. Tutaj jest coś tak jak Terra Blade Chakram, Terra Blade, no właśnie do Terra Steelu podobieństwo, wiadomo z jakiego moda. Oczywiście właśnie z Botanii, te trzy miecze mi z Botanią właśnie się skojarzyły. I teraz rozumiem już o co chodzi z tymi mieczami. Co prawda tylko jakby te z Botanii zrozumiałem, reszty nie zrozumiałem do jakich modów mogą nawiązywać. A tutaj jest też napisane compatibility. Czyli to są jakieś miecze, które mają kompatybilność z innymi modami i gdybym miał inne mody, które najprawdopodobniej na stronie są napisane, jakie mody mają kompatybilność z tym modem, to najprawdopodobniej każdy z modów ma po kilka mieczy z siebie, które można craftować. I one same w sobie nie są jakieś niesamowite, ale są niektóre, które mają ciekawe efekty. Takie jak na przykład Gaster Sword, zaraz wam pokażę. Albo na przykład, czekajcie, gdzie to było? O, Griefer Striker, weźmy sobie Creepera specjalnie, Creeper. Pokażę wam co robi ten miecz. On ma sam w sobie 7 obrażeń i 1,6 atak speedu. Tak jak diamentowy miecz, ale jak prawie wszystkie myszy klikniemy, to sprawia on, że, czekajcie. O, sprawia on, że wszystkie Creepery w pobliżu wybuchają. Tak same z siebie, nie? To jest całkiem fajna umiejętność. Ten drugi miecz ma coś takiego, on ma 6,5 obrażeń, ale troszeczkę szybszy atak speed niż normalny miecz. On nadaje dizziness i wystrzeliwuje moba w powietrze. O, widzicie? W taki sposób. I to są jakieś tam fajne efekty, ale nie będę przeglądał tych mieczy w dzisiejszym odcinku i w żadnym nie będę już, dlatego że one są jakby przeznaczone tylko dla modów, przynajmniej z tego co zrozumiałem. Przejrzymy sobie tylko mody stąd oczywiście, mody, miecze stąd oczywiście. Dobrze, pierwszy miecz, który sprawdzaliśmy w poprzednim odcinku. Wiecie co, ja grałem na Hypixelu. O, od razu lepiej, dużo lepiej. W dzisiejszym odcinku to się mega akurat przyda, bo ja jakby nie przybliżam opisów, a wy możecie sobie przeczytać opisy po angielsku, ja czytam po polsku, możecie sobie po angielsku czytać i pewnie znacznie wam ułatwi, kiedy będzie takie duże GUI, nie? Ten miecz ma 12 obrażeń i 1,8 atak speeda, co jest dużą ilością. Właśnie, gdzie jest moje jajko? Czekajcie, husk. Halo? Gdzie jest husk? Nie mam jajka huska. Kończę 20 obrażeń, 20 zdrowia ma husk, to zadaje 12 obrażeń, więc całkiem dobra broni na husky. Jak to się robi? Jak to się robi? Kurde, nie mogę być na tej zakładce. Jak to się robi? Jak to się tworzy? O kurde, to się robi z Nether Catalyst Sworda, który w poprzednim odcinku widzieliśmy. To, dwa Blaze Powdery, dwa Obsidianu i Emerald Stick to jest tutaj najmniejsze zmartwienie, ale jeszcze z Ender Catalyst Sworda, który najprawdopodobniej właśnie będziemy widzieli dzisiaj. Jego robi się tak, z Endstone'a, z Dragon Scale'a, z Łuski Smoczej, a to ciekawe, dwóch purpur bloków oka, kresu dwóch Dragon Zbrewów i Blaze Roda. No jeżeli byliśmy w Endzie, pokonaliśmy smoka, najprawdopodobniej to ze smoka, a nie, okej. Okay. Z jajka robimy 8 Dragon Scale'i.
to jest super przemyślane. Może to nie ma sensu, ale przynajmniej daje jajku jakąś funkcjonalność. Przecież zawsze to jajko smoka zawsze się zabierało z jakby kresu, jako trofeum, o, jako taki trofeum, jako taki puchar zwycięstwa nad smokiem. I kiedy dodano, zanim dodano, znaczy jak już dodano end, ale zanim dodano możliwość respienia się smoków, co chyba dodano w 1.8, to spekulowano, że z jajka smoka będzie można wykluć swojego własnego smoka, nie? No i niestety nie było czegoś takiego i respienie smoków się pojawiło, więc zaprzepaściło to nadzieję na to, ale... No i od tego czasu jakby jajka już stały się kompletnie bezużyteczne. Wcześniej dawały nadzieję, a teraz już nawet nadziei nie dają, nie? I to daje użyteczność, ponieważ jesteśmy w stanie zrobić 8 łusek smoczych, nie? I prawym przyciskiem myszy możemy się przez wszystkie wymiary przeteleportować. I ja bym chciał zostawić umiejętność tego miecza na koniec, ponieważ ważny jest dla mnie ten krajobraz, ponieważ w poprzednim odcinku byliśmy w tamtych górach, tam konkretnie, dzisiaj jesteśmy tutaj na pustyni i nieprzypadkowo wybrałem to miejsce, żeby było tak troszeczkę różnorodniej. Wybrałem to miejsce End Crystal. Najpierw sprawdźmy, jak się craftuje. 3 end krystale, diamentowy miecz i blaze rod. No nie jest to trudny crafting, a miecz sam w sobie ma 7,5 obrażeń i 1,6 attack speeda. No jak widzicie, jakby statystyki porównywalne do łatwości craftingu. No niezbyt trudny crafting, więc niezbyt zwiększone statystyki. Ale przy uderzeniu 20% szans na eksplozję, przy prawym przycisku myszy, jeżeli mamy głowę smoka na sobie, to daje nam regenerację. Widzowie, ja nie mam słów, jak kreatywny jest ten autor tego moda. Przecież ja nigdy w życiu nie pomyślałbym czegoś takiego, że kryształowy, jakby z kryształów kresu zrobiony miecz prawym przyciskiem myszy nam może dać regenerację, kiedy mamy głowę smoka na sobie. No ja nigdy w życiu bym o tym nie pomyślał. Gdzie są głowy smoka? Czekajcie. Gdzie tu są głowy smoka? Tu będzie głowa smoka, tak? Dekoracyjny. Jest, dokładnie. Czyli jak założę to na łeb, to mogę sobie dać regenerację 3 na 10 sekund. To jest ogromna regeneracja, szczerze mówiąc. No i sprawdźmy tą 20% szansę na wybuchanie. Przetestujmy to na kilku zombiakach. Znaczy haska. Dobra, póki co nie ani razu... O, wybuch. To jest potężna eksplozja, która też zadaje nam obrażenia. O nie, ale to jest słabe, bo spójrzcie. Ten miecz sam w sobie ma 3451 obrażeń. A, chyba że ta regeneracja tak go zużyła, czy nie? Czy to wybuch tak zużył? Bo jeżeli wybuch zużył mu tak wytrzymałość, to mega słabo, ponieważ to oznacza, że tak naprawdę wytrzymałość tego miecza nie ma znaczenia, bo on i tak rozwali się gdzieś po... Tak, to wybuch zniszczył tak bardzo ten miecz. Wybuch niszczy dosłownie temu mieczowi prawie 500 durability. A wiecie, co 5 uderzeń średnio będzie taki wybuch, więc to jakby mega słabe jest, bo zaledwie 40-50 uderzeń i ten miecz będzie się rozwalał niezależnie od wszystkiego, nie? Nie możemy zablokować tej eksplozji, więc to jest akurat słabe, ale na przykład do regeneracji można go wykorzystywać po prostu sam w sobie, nie? I będzie super, super, super fajny, nie? Następny jest właśnie ten Ender Cataclysm Sword, który widzieliśmy wcześniej i wiemy już, jak się go craftuje. 10 obrażeń ma i 1,6 attack speeda. On się craftował, czekajcie, on się craftował z tego, czyli całkiem jest mocny jak na możliwość, jak na to, jak go się craftuje. Wystarczy pokonać smoka i praktycznie już możemy zrobić ten miecz. Przy uderzeniu z shiftem teleportujemy się w pozycję, ale co, w pozycję moba? To poczekajcie. Shift prawy przycisk to jest ustawienie po... ustawiamy pozycję shift prawym przyciskiem myszy, okej. A ja uderzyłem tego moba? Dobra, to poczekajcie, najpierw ustawiamy sobie pozycję. Tą, dobra. I teraz, tutaj mamy tego moba. Uderzam go i przeteleportowało go w tę pozycję dokładnie. Okej, dobra, teraz już rozumiem, jak to działa. Czyli ustalamy sobie pozycję i jeżeli uderzymy moba... czyli jeżeli uderzę bez shifta, tak, to się nie teleportuje, ale z shiftem się teleportuje w pozycję ustawioną. Fajne! Fajne do teleportowania mobów w jakieś, nie wiem, może pułapki, ewentualnie jak na przykład, w zależności jaki to ma zasięg, nie wiem i się nie dowiem, bo najprawdopodobniej jest nieograniczone, a jak nie jest, no to się tego troszeczkę nie dowiem, bo nie wiem jak bardzo ograniczony może być, nie? Jakby na przykład wychodzimy sobie gdzieś, nie? I walczymy sobie z mobami i po prostu zabijamy je z shift kliknięciem.
To wtedy... O, Enderman? Co ty tu robisz, koleżko? Chodź tu, chodź tu! Chodź tu, chcę cię przeteleportować. Idealnie, przeteleportowałem go w ziemię. Doskonale. Będę się tu teleportował z powrotem ciągle. Dobra, umrzyj se. Dobra. Wow, co tu wypadło z niego? Enderman Scale, czyli Endermany też mają teraz łuski w tym modzie, w porządku. A czekajcie, coś tutaj jeszcze było. W rączce daje nam strength, kiedy jesteśmy w endzie. Okej, okay, w porządku, fajny miecz całkiem. Ja coś tłumaczyłem. Aha, że jakie może mieć zastosowanie. Bo na przykład jeżeli mamy na przykład konia i chcielibyśmy go sobie do bazy przeteleportować, no to wiecie, zadamy mu 10 obrażeń. To nie jest zbyt dobry sposób na przeteleportowanie takiego konia, nie? Ale moby mogłyby w taki sposób, wiecie, teleportować się i umierać gdzieś w miejscu, gdzie jest to przeznaczone i na przykład przedmioty z nich do hopperów by wpadały, nie? Coś takiego, tak sobie pomyślałem. Dobra, czwarty. Enderman Sword. No to jakiś taki jeden z mniej ciekawych, ale na pewno jakiś ciekawy, bo ma większe obrażenie niż diamentowe. A jak go craftujemy? Z czterech tych łusek, co nam przed chwilą wypadły, enderperły, blazeroda i diamentowego miecza, no to też jest naprawdę łatwe do skraftowania. I przy prawym przycisku rzucamy enderperłę, dobra, czyli po prostu ma żadnych umiejętności do walki, ale prawym przyciskiem myszy rzucamy enderperłę. I to jest nieograniczone i nie zużywa, tak? Nie zużywa miecza? Nie, zużywa miecza. Ile? Ale to zużywa jedną wytrzymałość miecza, no to można to troszeczkę ten miecz potraktować albo jako miecz, albo jako sakwę z 1656 enderperłami. Ale to mi nie zadaje obrażeń? Czekajcie. Enderperła. 2,5 troszkę obrażeń, tak jak standardowo. A ten miecz? Ten miecz mi nie zadaje obrażeń. Przepraszam bardzo. Możecie potraktować jako 1656 enderpereł, które nie zadają nam obrażeń, co jest niesamowicie ważne, bo przecież enderperła zadaje naprawdę dużo obrażeń, bo zadajesz 2,5 obrażenia, znaczy 2,5 serduszka, czyli jakby 5 punktów obrażeń właśnie. I to jest przeszkoda duża, bo nie możemy się obronić przed tymi obrażeniami, to są obrażenia magiczne. Super fajny miecz, bardzo fajny. Następny mieczek, Shulker Sword. Przy uderzeniu nadaje lewitację, przy prawym przycisku myszy otwiera Shulker Boxa, ale co to on ma w sobie Shulker Boxa? Tak, Shulker Sword, patrzcie. I, ale fajne, patrzcie, można go, patrzcie, to jest podręczna skrzynka, ale fajna, jeszcze nawet lepsze do wykorzystania niż Shulker sam w sobie, ale nie jest to napisane, jaką ma prędkość ataku, abym chciał się tego dowiedzieć, czekajcie. Walnijmy. Zapomniałem, no tak, i on teraz wzleci, a na jak długo? Tak jak Shulker? Chyba nie jak tak jak Shulker. Czekajcie, czy... Chwila. Czyli ten miecz, mi chcecie powiedzieć, nie ma prędkości ataku i on się nie zużywa? Ej, ten miecz się nie zużywa. Ale super fajny miecz. I ma... No Boże, znowu chciałem przełączyć game moda i zrobiłem screenshota. Będę dużo tych screenshotów w taki sposób robić. No powiem wam, że całkiem fajny miecz, fajny pomysł, fajnie obmyślany. Jak go się kraftuje? Bardzo... Chwila, co? A nie, dobra, bo ja zawsze U robię, po prostu nie można zenchantować tego miecza. Ale co częściej pod R mam bezpośrednio crafting, tylko nie lubię, wiecie co? Bo jej działa w taki sposób. Weźmy sobie mieczek jakiś ten, o na przykład. Pod U mamy co możemy zrobić z tego miecza, a pod R mamy co, jak się ten miecz robi. Ja zawsze korzystam z U, a potem już w tym okienku klikam lewy przycisk myszy, bo jeżeli jesteśmy w takim okienku tutaj, tym jej, bo to nie jest ekwipunek, nie możemy stąd wyciągać przedmiotów ani ich wkładać, nie? Nie możemy tego robić. To wolę właśnie korzystać z myszki, ponieważ R często na modach sortuje nam ekwipunek. Ja nie mam żadnego moda sortującego mi ekwipunek, nie mam żadnych inwertory tweaksów ani nic, więc mogę sobie dowoli używać R, ale już z przyzwyczajenia używam U, nie? Już z przyzwyczajenia używam U. Ja wiem, że mogę za każdym razem granic na modach sobie przestawiać ten przycisk, ale walić już to. Fajny miecz, fajny miecz. Valhalla Sword. Nazwa tego miecza strasznie mnie zachęciła, jak pierwszy raz go zobaczyłem. O Boże, ten odcinek znowu będzie miał 50 minut. Całe szczęście, dzisiaj idę wcześniej spać i będę miał bardzo dużo czasu sobie do przyznania do montowania tego filmu, więc nawet jak będę miał godzinę, to oczekujcie go o 18. Dobra, iHask, 20 zdrowia.
Ten miecz zadaje 7,5 obrażeń, czyli troszkę więcej niż pomiędzy diamentowym a netherite'owym i 1,8 atak speeda, czyli jest trochę szybszy niż normalny miecz. Przy uderzeniu daje lewitację, a kiedy w rączce mamy i shifta przytrzymamy, to mamy slow falling. Super! Fajnie, fajnie, że mamy slow falling. Fajnie, fajnie. Ale jak ten slow falling działa? Dobra, to jest lewitacja. Okej, to jest po prostu dużo większa lewitacja, która jest dużo krótsza. Okej, ale ja bym chciał sprawdzić, jak ten slow falling działa konkretnie. Czekajcie. Weźmy... A, jestem na trybie kreatywnym. Dobra, weźmy sobie... Wzlećmy wysoko, wysoko. I będę chciał na trybie survival właśnie użyć tego slow fallingu, no. Czy to mnie po prostu chroni przed obrażeniami kompletnie, czy... Tak, ja chyba nie spowalniam się jeszcze szybciej, to naprawdę chyba przed obrażeniami mnie chroni. Można w taki sposób nawet podróżować? A nie, nie można, myślałem, że... myślałem, nie, potem lecimy w dół już. Okej, okay, w porządku, jakiś tam miecz, jak go się craftuje? Widziałem jakieś Valhalla Ainut, no właśnie. Uuu, drogie i bez sensu, bo jeden crafting daje nam 4, a jeden miecz potrzebuje dwóch użyć. Znaczy dwóch takich sztabek. Blok diamentu, 4 pióra i 4 sztabki żelaza. Ale w porządku, fajny mieczek przynajmniej. Następny miecz, Booked Diamond Sword, widziałem... Ile obrażeń? Widziałem Booked Diamond i wiedziałem od razu, że to będzie coś kozackiego i to jest coś kozackiego. 28 obrażeń. Jedyne, co zadawało więcej obrażeń, to był pryzmarynowy miecz, który zadawał 20 obrażeń, ale tylko Guardianom, a to wszystkiemu zadaje 28 obrażeń. Jest trochę szybszy. A jego umiejętność to 20%... Okej, dobra. Cofam moje wszystkie słowa, jaki OP jest ten miecz, ponieważ ma 20% szansy przy uderzeniu na to, żeby się zdespawnić i żeby zmienić miecz, a żeby zdespawnić moba chyba, tak? I żeby zmienić ten miecz w zwykły diamentowy miecz, czyli to jest super, super mocny miecz, ale ma szansę na zniknięcie i to dużą, bo aż 20%. Jak się to craftuje? Okej. Crafting tego jest super drogi. 3 nether stary, 4 bikony, czyli dodatkowe 4 nether stary praktycznie. Można by powiedzieć, że 7 nether starów, 9 diamentów i najdroższe jest to jabłko, bo jest mega rzadkie. Ale dostajemy przynajmniej 8 takich diamentów, nie? Ale można coś jeszcze z nich skraftować? To słabo troszeczkę, bo ten miecz jest dość bezużyteczny, szczerze mówiąc. Jest on dosyć bezużyteczny. Bo, no, przedstawiam wam dlaczego, to jeszcze 9 diamentów i diamentowy miecz. Weźmy sobie haska, będziemy je wszystkie zabijali na hita, ale patrzcie. Przy uderzaniu, a, bo jestem na survivalu, dobrze, ale zobaczcie, ten miecz ma w ogóle 8456 durability, tak samo jak z tym endkrystalowym mieczem, tak samo. Ma mnóstwo durability, ale rozwali się w kilkadziesiąt użyć, no tutaj nawet raz na 5 użyć powinien się rozwalić. Patrzcie, atakujemy, oczywiście zabijamy je na hita. Czekajcie, co by było, co ma tak dużo, co ma dużo zdrowia, no Elder Guardian, nie, no dobra, już niech będzie. Summon, Minecraft, Elder Guardian, o. Niech już będzie, zaatakujmy Elder Guardiana w taki sposób. Raz, drugi, trzeci i jest zabity, w porządku. No nie, dostałem mini fatigue, to najgorzej. Ale coś mi nie znika ten miecz, mam po prostu szczęście najwidoczniej. Zaraz mi zniknie, o widzicie? Okej, okay, czyli zespawniło tego moba, rzeczywiście. No i teraz zamienił mi się w diamentowy miecz, nie? Już nie mam tego jakby miecza. Załóżmy, że zbierałem 7 widerów, zabiłem. Znalazłem to jabłko. 18 diamentów, 20 nawet wydałem, nie? I już nie mam tego miecza. Kilkanaście razy uderzyłem nim i tak naprawdę już jest po mieczu, nie? A ten miecz diamentowy to jest miecz z diamentów. Ma 7 obrażeń, czyli to jest diamentowy miecz. I standardową szybkość 1561 wytrzymałości. Całkiem fajny koncept, że możemy z diamentów zrobić miecz, fajny mi się podoba, przejdźmy do następnego miecza. Nie, żartuję, teraz sobie tak parodiję troszeczkę, ale mam nadzieję, że śmiesznie wyszło. Turtle Scat Sword, czy to jest jeszcze... Tak, Scut to się nazywa, to się... Nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale to jest to, co wypada z młodych żółwi, kiedy dorastają. I jajko jeszcze żółwia trzeba wykorzystać, dobra. I to przy prawym przycisku myszy kliknięciu z shiftem daje nam odporność i powolność. Okej. Okay. Czyli, czekajcie, to mi... Czekajcie, Slowness 3, Resistance 2 i Weakness mi jeszcze daje, a tu Weakness nie jest opisane, ale daje nam coś podobnego do
podki, jak to się nazywa, Turtle Master? Tak się nazywa ta podka? Nie wiem, jak się nazywa ta podka, w każdym razie ta, no pójdźmy po prostu sobie, czekajcie. So Falling, Wither Rage, Vex, No Creep, Spider Trap, Fossilize i Dizziness? Okej, okay, to daje jakieś 5 nowych efektów, takich na podkę jeszcze, ta modyfikacja. O, zobaczcie, Potion of the Turtle Master, to daje nam Resistance 4 i Slowness 6. Nam daje coś podobnego, tylko jeszcze daje nam Weakness, w porządku, no i to ma 6,5 obrażeń, 1,6 Attack Speed, no to już nie będziemy sprawdzali tego. To jest Pillager Dagger. To ma pomiędzy jakby... Boże, nienawidzę was. To ją ma pomiędzy obrażenia żelaznym a diamentowym mieczem, ale ma dużą szybkość ataku. Naprawdę bardzo duża szybkość. 4 szybkość ataku to jest wystarczająca szybkość, żeby można było takiego moba atakować ciągle. Ponieważ, no wiecie, klatki nieśmiertelności moba też istnieją i można go ciągle atakować w taki sposób. Fajne, jak to się robi, jak się kraftuje z 2 silver einotów. Okej. Okay. A to... nie można tego skraftować, więc najprawdopodobniej to po prostu wypada z pillagerów. Tak ja domniemam, nie? No i mam drugi rządek. Co to jest? Ravager Sword. Przy uderzeniu wystrzeliwuje w powietrze 16 obrażeń ataku, ale jeden... prędkość zaledwie to jest... Czy ten miecz jest jakiś gigantyczny? Nie, ale jest większy niż normalny. Właśnie nie sprawdzałem jakoś rozmiarów tych mieczy. Może wszystkie po prostu są takie duże. Czyli wystrzeliwuje w powietrze tak jak tamten miecz, co na początku odcinka wam też pokazałem. Okej, okay, w porządku, jest w stanie w teorii zabić moba na hita, jak wiecie, po upadku też. Fajne, fajne, tylko wolny. Ale mocny całkiem, jak się go kraftuje? Ravager to pewnie jakiś drop, no właśnie, Ravager Leather, nowy drop. No to pewnie kilka Ravagerów trzeba zabić, no to tak z 2-3 raidy obstawiam. No i jeszcze te dwie nowe sztabki srebra, żelazne. No to mi się nie wyda... A, okej, okay, dobra, myślę, że to się nazywa Silver podkreśnik Einot, tak jak standardowo. Ale jak możecie zobaczyć, tutaj, jakby tutaj, jest napisane Silvillager. Czyli to nie jest sztabka srebra, więc będzie miała kompatybilność z innymi modami. Całe szczęście, bardzo fajnie. Taka osobna. 2 emeraldy, miecz żelazny, w porządku, w porządku. Vex Sword. Okej. Okay. 6 obrażeń, czyli tak jak żelazny miecz, ale trochę szybszy. Przy uderzeniu zaabsorbuj Vexa i napraw miecz. Nie wiem, o co chodzi, ale przy uderzeniu Vexa, czy przy uderzeniu każdego moba? Właśnie nie wiem, o co chodzi. Przy prawym przycisku myszy daje niewidzialność, a przy prawym przycisku myszy z shiftem daje Vex No Clip, taki efekt. No tutaj mamy niewidzialność na... niewidzialność 2, okej, to nie ma znaczenia, ale niewidzialność mamy na 2 minuty, a przy shift prawym przycisku myszy Vex No Clip, okej, okay. Czyli to nam daje spectatora jako efekt. Były już takie efekty kiedyś. Fajnie, fajnie, czyli... Ale zobaczcie, jak to się długo regeneruje. Zobaczcie, nie? Czy Vex No Clip efekt zużywa nam prawie całą wytrzymałość miecza i rzeczywiście bardzo, bardzo długo się regeneruje. Ale no wiecie, to jest naprawdę potężne, bo to nam... Czekajcie. 18, 17, 16... Nie, czyli to jakby... To musi chyba być Vex. Zróbmy Summon Vex. No. I gdzie mamy Vexa? Tu jest Vex. No chodź do mnie. Ja bym chciał uderzyć Vexa i zobaczyć, no. O, patrzcie. Widzieliście? 65 durability ma już, nie? Czyli rzeczywiście ten miecz absorbuje Vexy, żeby siebie naprawiać. Kurde, przed podziemie. 65 miał, teraz ma 114, czyli albo ma... albo dodaje mu Vex 50 obrażeń, ale jakby zużywa się jedna durability, więc jakby 49, albo po prostu daje mu 49. No nieważne, a jak to się kraftuje? Z Vexów pewnie jakiś drop jest. No Vex Ectoplasm teraz, diament i Iron Sword. W porządku. Następny miecz to jest Cave Spider Sword i jakby on był na trzecim miejscu, na czwartym miejscu nic nie ma, ponieważ jak widzieliśmy w poprzednim odcinku, czekajcie, przejdźmy sobie, kurde, na... Creative. W poprzednim odcinku widzieliśmy ten miecz i on się ładował w jakiś sposób na właśnie ten miecz tutaj. I on, my go widzieliśmy już, jego wersję, ona tutaj była, więc po prostu ją usunąłem. Cave Spider Sword nadaje albo truciznę, albo efekt Spider Trap. Nie wiem, o co chodzi. Obrażenia pomiędzy żelazem a diamentowym mieczem i standardowa szybkość. Hmm.
O, Spider Trap ma nadałem efekt. Okej, czyli to ma jakąś szansę na nadanie jednego lub drugiego efektu, w porządku. Dobra, ten ma teraz ten efekt, czyli po prostu nie może się ruszać z tego, co ja rozumiem, tak? Po prostu sprawia, że nie może się ruszać, w porządku. A truciznę uda mi się nadać? Kurde, no. Nie, jak zabiję go oczywiście. Kurde, chyba, że to może tak działa, że ze względu na to, że to jest nieumarły i trucizna go leczy, to w taki, na nim nie mogę zrespić trucizny. Spróbuję na krówkach w takim razie. Patrzcie, krówce od razu w ogóle nadają truciznę. Nie wiem, czy mogę nawet w ogóle w takim... Aha, czyli krówce mogę i Spider Trap efekt nadać i jakby truciznę, a wydaje mi się, że Huskowi po prostu nie mogę nadać trucizny. Tak mi się wydaje po prostu. Okej, w porządku. Jak kraftujemy? Pewnie jest jakieś oczu pająka. Dwie oczu pająka, tak jak myślałem. Czarna wełna, co ciekawe. Dwie skóry, żelazny miecz i patyk. Czyli naprawdę prosty crafting, a jest to ulepszenie miecza. Fajny. Tamed Sword. Przy uderzeniu ujeżdżaj przeciwnika. Zaraz, czekajcie. Ale jakiegokolwiek przeciwnika? Dowolnego przeciwnika? Przecież wiecie, ile jest mobów w Minecraft. Okej. To będzie musiało pójść na miniaturkę, absolutnie. Tylko, że nie to, tylko po prostu wezmę Widera z respie i zrobię coś takiego. Ale oczywiście nie mamy czasu na wszystkich mobów sprawdzanie. Mogę jeszcze krowę sobie wsiąść. Ja rozumiem, na czym to działa, bo jakby każdy mob ma coś takiego na sobie, że jakby ma taki NBT tag Passenger i jeżeli rzeczywiście możemy przy summonowaniu takiego moba możemy jakby specyficznego innego moba wstawić w miejsce Passenger i on wtedy będzie ujeżdżał tego moba tak jak my w tym momencie ujeżdżamy. My jesteśmy obecnie Passenger tej krowy, nie? I w większości mobów Passenger NBT tag jest po prostu nieosiągalny przez gracza, trzeba za pomocą komenta zrobić. Ale niektóre są, na przykład Łódka ma Passengerów dwóch, ma dwa takie tagi, no i jeden kieruje, wiadomo, drugi tylko siedzi z tyłu. No i wiecie, prawie wszystkie myszy się stajemy Passengerem Łódki. Tak samo na przykład Wagonik, albo Koń, nie? Wszystko to, co się da ujeżdżać oczywiście. Ale reszta mobów, których nie da się ujeżdżać, też oni wszyscy mają ten tak. I właśnie na tym polega ten mob, że ten miecz, że poprzez jakby kod modów umieszcza nas w jakby jako passenger moba, którego uderzyliśmy, nie? Fajne, chociaż małą użyteczność ma ze względu na to, że nie możemy takiego moba kierować sobie, chociaż zastanawiam się, jakby to na przykład mogło zadziałać na smoku, bo smok jest dynamiczny całkiem, nie? Dwie złote marchewki, dwa zboża i emerald stick, czyli są naprawdę bardzo łatwe do zrobienia. Właśnie, jakie ma statystyki? A no tak, no to statystyki jednak temu odpowiadają, nie? Obrażenie kamiennego miecza jest tylko trochę szybszy, nie? Dobra, kolejny miecz, Honeycomb Sword, i dochodzimy do pięciu mieczy, które przejdziemy sobie bardzo szybciutko. Honeycomb Sword, on nadaje slowness i mining fatigue. Okej, no to nic specjalnego, slowness, mining fatigue, w porządku. Statystyki pomiędzy kamiennym a żelaznym, prędkość standardowa, pewnie się go łatwo robi, no właśnie, łatwo się robi, nudny dosyć miecz, ale w porządku. I tak, teraz mamy pięć mieczy, które są specjalne. Ponieważ one to są po prostu miecze koralowe. Mamy Tube Coral, Brain Coral, Bubble Coral, Fire Coral i Horn Coral. I one mają taką swoją właściwość, ja już to sprawdzałem, bo no wiecie, mówiłem tak jak wcześniej mówiłem, sprawdzałem wszystkie miecze. Ale wiatr, nie wiem czy słyszycie, ale wiatr, jak mocny wiatr jest u mnie, to tak zderza się z cegłówkami dachu i powoduje taki mocny, bardzo niski, głośny odgłos przy odpowiedniej sile. Często tak jest, jak jest wichura, często go słychać i czasem można go pomylić z burzą. Jest na tyle właśnie głośny i podobny do dźwięku burzy, że można go pomylić z grzmotem. W każdym razie, koralowy miecz poza wodą będzie się degradował, ale ja bym chciał sprawdzić, bo nie sprawdzałem tego, czy jak ja będę rzeczywiście w wodzie, to czy on przestanie się degradować? Bo w tym momencie, zobaczcie, 133, 132, 131 zostało mu durability, nie, może nawet będzie się regenerował? 127
Nie regeneruje się, ale przynajmniej się nie degraduje, w porządku. Ale chciałbym zobaczyć, bo te jakby koralowce różnią się tylko, wiecie, kolorem. Najprawdopodobniej po prostu tym, z czego się kraftuje. R powinien używać, no właśnie. Tak, dokładnie, ale czy się różnią na przykład durability? 175, 175, 175, 175, a ten? 185, no więc nie, czyli one mają po prostu 8 obrażeń, ale są dość wolne, szczerze mówiąc są dość wolne, gorsze są od diamentowego miecza. Już lepiej używać chyba siekierki bez kitu, ale uderzmy nim moba, żeby oczywiście nie było. Naprawdę wolny jest, naprawdę jest wolny, to trzeba przyznać. Interesujący koncept, że sam miecz się degraduje poza wodą, lecz nie wiem jak miałbym go skraftować, bo przecież taki tube coral block, poczekajcie, tube coral, weźmy sobie takie dwa. Przecież to natychmiast umiera nam w rączce, nie? Patrzcie. Czy w ekwipunku nam nie umiera? Ej, patrzcie, w ekwipunku nie umiera. Może to do rączki wziąć, tak? Żeby to umarło. Nie, czekajcie. A, ja muszę to postawić, żeby to umarło, tak? Teraz dopiero umrze. Po chwili. Teraz dopiero umarło, okej. Czyli ja mogę mieć w ekwipunku ten koral. Ja myślałem, że ja nie mogę mieć tego koralu w ekwipunku. Okej, w porządku. No, ale to... Okej, rozumiem teraz. Dobra, to wywalam wszystkie te 5 mieczy i od razu przechodzimy już do trzeciego miecza z trzeciego rzędu, bo tak nam wyszło. Magmatic Stone Sword. Magmatic Rock też czegoś wypada. Kamień i patyk, więc pewnie dosyć nudny będzie ten miecz. Magmatic Rock robimy, okej, z lawej stone na 8, no to naprawdę musi być nudny. No, obrażenia pomiędzy kamiennym a żelaznym, standardowy attack speed i przy uderzeniu podpala. No to nudy, tak wiadomo, nie? Magma Stone Sword, okej, trochę lepszy, standardowa szybkość, ale obrażenie o jeden większe. I jego robimy jeszcze z magma bloka, jakby ten miecz, magma blok i jeszcze trzy magma roki, które robimy z magma bloka, nam dwa wypadają. Okej, też podpala, tak, też podpala, w porządku, dobra, nudny miecz, naprawdę całkiem. Battled Broadsword, ten miecz jest tutaj tak naprawdę tylko dlatego, że ma duże obrażenia i po prostu jest troszkę lepszy niż siekiera diamentowa, czy tam żelazna, jest troszeczkę lepszy niż żelazna lub diamentowa siekiera, bo diamentowa siekiera, a nie, przepraszam, jest troszkę lepszy niż żelazna siekiera, bo ma taką samą szybkość ataku jak żelazna siekiera i ma o pół większe obrażenie. Ja go kartujemy z trzech bazaltów, jednego blackstone'a, jednego witherbone'a, więc po prostu sprawdźmy sobie, zaatakujmy. Jest naprawdę wolny tak jak siekiera, ale obrażenia swoje zadaje i jest całkiem łatwy do skraftowania, nie? Więc jest ok, ale też taki nudny, nie mający umiejętności. Następny musi być ciekawy. Bóg Netherite Sword. Ile obrażeń? Autorze, dobra, zacząłeś przesadzać z tymi zbugowanymi mieczami, ale ten jest dużo lepszy niż poprzedni. Jak się go kraftuje? Sprawdźmy. Okej, czyli ten Bóg Diamond Sword musimy połączyć z Netherite Ainotem. I mamy wtedy ten miecz. No i on jest dużo lepszy, ma dwa obrażenia więcej od poprzedniego, czyli 30 obrażeń ma. I ma zaledwie 10% szansy na zderespienie się, czyli dwa razy mniejszą ma szansę. I na dodatek nie zamienia się w diamentowy miecz, tylko w netherite'owy, czyli w jeszcze lepszy miecz. No to weźmy jeszcze raz, oczywiście wiadomo, Haska ma na hita. Co tam ma 30 zdrowia w Minecraft? Co mam więcej niż 28, ale mniej niż 30? Jest coś takiego w Minecraft, co ma 30 zdrowia? Nie jestem pewien. Okej, okay, właściwie czytałem na stronie Minecraftowej Wiki, chyba niestety tego nie widzicie, ale to po prostu wam powiem, że jedynymi mobami, które mogą mieć 30 zdrowia, 30 jakby, nie? To jest Mu, Lama, tego wiecie, sprzedawcy wędrownego, tego wędrowcy, Miś Polarny, nie wiedziałem o tym, i jeszcze Guardian może mieć 30 zdrowia. Ja myślałem, że Guardian ma 20 zdrowia. Tego się nie spodziewałem. No jeszcze Illusioner może mieć 32. O, Żółw ma 30. Okej, tego nie doczytałem. Tutaj teraz widzę. No dobra, no to w takim razie wiadomo co. No, Guardian, nie? Aha, jeszcze Shulker ma 30 zdrowia. Też myślałem, że Shulker ma 20 zdrowia. Dobra. Guardianik? Ty chyba nie zaczniesz umierać,
Ale zaatakujmy go, no właśnie, no i zobaczcie. Czyli możemy tak sobie atakować Guardianę, czyli to jest lepszy miecz na Guardiany niż tamten poprzedni. Bo tamten miecz, co zadawał 20 obrażeń Guardianom, ja myślę, że ma Guardiany właśnie na hita, a nie ma Guardianów na hita, będzie miał Guardiany na dwa hity, bo ja myślę, że Guardiany mają właśnie 20 obrażeń. Teraz spróbujmy usunąć ten miecz sobie właśnie, o, udało się, widzicie? Teraz Netherite Sword został nam tylko wyłącznie, ale wiecie, Netherite Sword, nie? To jest zawsze lepsze niż... diamentowy miecz, tak jak w poprzednim przypadku, nie? Bardzo fajne OP miecze, mi się te dwa podobają, tylko niestety słabo, że on się zmienia, nie? Że znika. No ale Booked Diamond, no jest jakaś cena tego, nie? Następne dwa miecze to są Crimson i Warped Sword. Warped Sword ma obrażenia żelaznego miecza, ale ma bardzo dużą szybkość ataku. 2,4 to jest bardzo szybki atak. Spójrzcie, naprawdę szybko zaatakowałem. Pewnie się go craftuje jakoś z grzybków. Tak, z grzybka, ze stema i z patyka. Bardzo fajny crafting. Bardzo łatwy, jak na taki fajny miecz. Bo lepszy niż żelazny jest dużo lepszy. 50% szybszy praktycznie. I Crimson Sword, jego odpowiednik, który ma 50% więcej... Nie, ma... Czekajcie. 33% więcej obrażeń i 50% jest wolniejszy. Albo inaczej, ten... miecz jest, raczej poprzedni miecz jest 25% słabszy, ale jest o 50% szybszy. No, a ten miecz jest o 33... Nie, jak to jest? Crimson Sword ma 33% więcej obrażeń niż Warped Sword, ale ma 33% mniejszy attack speed. Warped Sword ma 25% mniejsze obrażenie niż Crimson Sword, ale 50% większy attack speed. No, dokładnie, tak chciałem powiedzieć. Matematyka, no troszeczkę ciężka, ale no właśnie, że nie miałem takiego najłatwiejszego jakiegoś 3 plus 7, nie? Tylko obliczanie procentów, którego całkiem nie lubię i mnóstwo osób nie lubi. No i co? Ma obrażenia netherytowego miecza i standardową szybkość, co oznacza, że jest tak dobry jak netherytowy miecz, a jeżeli jego crafting jest również tak łatwy jak... Wow, to jest po prostu kompletny substytut do całej linii mieczowej, bo wystarczy wejść do netheru i praktycznie w większości przypadków już natychmiast mamy dostęp do surowców, z których robi się Crimson Sword, ponieważ wystarczy, że znajdziemy jednego grzyba i możemy z niego wykopać Crimson Stemy 3 co najmniej, jeden tutaj do craftingu, z drugiego możemy zrobić crafting table, z trzeciego robimy patyki. I no i wystarczy jeden tylko taki grzybek, który zawsze się respi gdzieś obok, nie? I mamy miecz, który jest identyczny do netherite'owego. Okej, okay, fajnie, fajnie. Troszeczkę można by to uznać za cheating, troszeczkę, bo to jest po prostu kompletna zamiana na dużo, dużo prostszy crafting, jakby to powiedzieć. Ale nie, tak nie powiem. Crying Sword. Nie wiem, co jest specjalnego w tym mieczu, ale świeci się on na żółto i nazywa się Crying Sword, bo tam nic nie pisze. Nie, no nie ma tam nic napisanego. Crying Sword. 7 obrażeń, czyli diamentowe obrażenia. Troszeczkę wolniejszy jednak niż miecz. Wow, naprawdę jedyną umiejętnością tego miecza jest to, że wydaje on dźwięki gastów. Nie tylko nie jest to przydatne, ale jak ja miałbym sobie robić taki miecz, przecież to chyba jest tym koszmar, a nie miecz. Nienawidzę gastów. Gasty są spoko, ale na przykład po wczorajszym odcinku z Ultra Hardcora już nienawidzę gastów. A bo się go robi z płaczącego obsydianu. Rozumiem już wszystko. Dobra. Glowstone jeszcze i Blazorot. W porządku, ale no sam miecz nie prezentuje sobą nic ciekawego, chociaż zastanawiam się, czy może będzie miał licza? Zastanawiam się, czy może będzie oddawał nam zdrowie wrogów? Się zastanawiam. Nie, naprawdę ma po prostu, nawet ma diamentowego miecza wytrzymałość. On jest, przecież ten miecz jest gorszy niż diamentowy, bo jest troszeczkę wolniejszy, więc jest troszeczkę gorszy niż diamentowy. Słaby miecz, nie podoba mi się, bo piski gastów to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym, żeby mój miecz wydawał chyba tak naprawdę, szczerze mówiąc. Już postawiłem tutaj haska odruchową, ale weźmy sobie ostatnie 9 mieczy, które wyglądają naprawdę kozacko. To jest najbardziej wyglądająca kozacko linia mieczy, jaką dotychczas widzieliśmy. Dobra, mam pierwsze 3 miecze. Ender Claymore. 12 obrażeń, troszeczkę wolniejszy niż zwykły miecz. Czyli znowu mamy po prostu set a position.
przy prawym przycisku myszy Shift Right Clicku. O, tutaj na przykład po stojącej pozycji. Przy uderzeniu nic się nie dzieje, a przy shifcie teleportuje nam tutaj. Jeszcze raz wam to zaprezentuję, bo zginął ten mob. Przy przytrzymaniu shifta teleportuje. I znowu nam daje strength, jeżeli jesteśmy w endzie. A to jest bezpośrednie ulepszenie z tamtego miecza, czekajcie. Tak, patrzcie, ten Ender Catalyst Sword ma 10 obrażeń i jest, ma normalną prędkość. I ulepszamy go Netherite Ainotem w ten miecz. Okej, w porządku, w porządku. On ma większe obrażenia dużo i jest troszeczkę wolniejszy, więc ogólnie jest lepszy. No, nic specjalnego, bo tak naprawdę nie ma żadnej jakiejś lepszej umiejętności. Ale no dobra, w porządku, fajnie, że jest ulepszenie netherite'owe tamtego miecza, nie? Frozen Netherite Sword. Identyczny do zwykłego netherite'owego miecza, ale daje slowness. Jakie slowness? Jak duże? No lepiej tak to zrobić. Gigantyczne slowness, ja pierdzielę. Dobra, no to to, a ma jaką wytrzymałość? Okej, ale jest koszt, bo jest koszt wytrzymałości, bo chciałem powiedzieć, że jeżeli to jest zaaplikowanie czegoś na nasz netherite'owy miecz. Frozen Diamond Sword, pamiętacie ten miecz? Ja pamiętam. I to jest, Frozen Diamond Sword jest bardzo fajny, ponieważ on też nadaje slowness, a to jest po prostu nałożenie z, jakby śniegu i pakt ice'a na diamentowy miecz, czyli całkiem użyteczna użyteczność. Okej, masło maślane. A ulepszenie jego netherite'ową sztabką daje nam ten Frozen Netherite Sword, więc całkiem fajne, ponieważ nasz netherite'owy miecz daje bardzo potężny efekt jakby slowness dzięki temu. Kosztem trochę wytrzymałości, ale i tak nigdy się tej wytrzymałości nie zużywa zazwyczaj na mieczu, nie? No ja nigdy, kurde, nie zużyłem miecza z wytrzymałości, nie? Tyle wam powiem. Diamentowego oczywiście, inne może i zużyłem, nie? Okej, też jakby niezbyt... nic ciekawego. Sword of Immortality to jest miecz, który w poprzednim odcinku rozwalił mi łeb. Więc patrzmy... Tak. Go się taki sposób kraftował. Czyli znowu jest troszeczkę wolniejszy, ale ma jeden większe obrażenie. I ten sword, ale czy może na przykład daje nam lepszą regenerację? Absorpcja 3, regeneracja 3. Wiecie co? Tylko wyłącznie dlatego sprawdzę sobie Undying. Sprawdzę sobie, co ten miecz mi dawał. Okej, identyczne mi dawał. I pamiętam, że 4 serduszka mi jakby... 4 serduszka mi dawał... Wow, przesadziłem troszeczkę z tymi obrażeniami, troszeczkę przesadziłem. Czemu mam 2 netherite'owe miecze w wełbie? Dziwne. Znaczy wełbie. W ekwipunku chciałem powiedzieć. Na łbie chciałem powiedzieć, ale nie na łbie, tylko w ekwipunku. Dobra, zejdźmy do 4 serduszek, bo nie zaobserwowałem. Dobra, mam 3,5 i uwaga, 7,5, czyli też nam daje 4 obrażenia. Znaczy 4 obrażenia, 4 zdrowia. Czy to jest jakieś ulepszenie? To jest po prostu ulepszenie tamtego miecza, jakby netherite'em, nie? To nawet nie jest pełne ulepszenie netherite'em, bo co prawda zwiększy nam obrażenia o 1, tak jak normalny netherite'owy miecz to robi, ale jakby spowalnia nam też troszeczkę, nie? Więc nie są zachwycające trzy pierwsze miecze, szczerze mówiąc wam powiem. Naprawdę nie są jakieś zachwycające. Następny natomiast... Ancient Guardian Sword. Okej. Przy uderzeniu nadaje Mining Fatigue, prawie wszystkie myszy usuwa Mining Fatigue, w ręce daje nam Dolphin Grace, ale czy to też jest netherite'owe ulepszenie? Tak, to też jest netherite'owe ulepszenie Guardian Sworda. Jeszcze bardziej go spowalnia, ale daje mu przynajmniej 1,5 obrażeń. To fajnie. Pójdźmy sobie do wody w takim razie, sprawdźmy, czy może daje jakieś lepsze efekty niż tamten poprzedni. Dobra, jestem tutaj i nadaje mi Dolphin's Grace 3, Strength 3, Water Breathing o Conduit Power. Czyli nic nam też nowego, lepszego nie dodaje. Nie jestem zadowolony z tych 4 ostatnich mieczy. Ale widzieliśmy już kozackie inne poprzednie miecze. Czy to też będzie ulepszenie netherite'owe? Serio? Czy to nic nie daje? Nic absolutnie nie daje. Tylko spowalnia leciutko, ale dodaje 2 obrażenia. Kurde, no widzieliśmy te wszystkie miecze, ale słabizna, nie, no mi się nie podoba to strasznie. Kolejny miecz. Netherite Slash Sword. Okej, wiem, że to nie jest ulepszenie netherite'owego miecza. Sprawdźmy sobie, jak się go kraftuje, jak się ciebie... jest. Jest, widzowie. Pamiętacie Merch Slash Sword? To jest ulepszenie netherite'owe. Dodaję mu 1 obrażeń, przez co ma 8,5 obrażeń i 2,2 atak speeda. Mega jestem smutny, bo mi to daje dokładnie to samo. Boże. Co to jest? Soul Glaive.
Czy to też jest ulepszenie netherite'owe Wither Sworda? Tak, bo wygląda podobnie. To spowalnia go dużo mocniej i dodaje mu jedno obrażenie. Bez kitu ten miecz jest gorszy niż ten. Naprawdę, ten miecz, Soul Glaive, jest gorszy niż ten. Ja to tyle. Teraz sprawdźmy sobie jeszcze. Tutaj mamy, okej, okay, Pyro Sword. No to tyle wiem, że to te dwa miecze to nie są ulepszenia. Właśnie kraftuje je się, nie? Blaze Powder, Netherrack i Blaze Rod. Okej, ale co one robią? One obydwa po prostu podpalają, tylko to też jest mega słabe. Bo to, no okej, okay, fajne jest, że się robi jakby jak ogień, tak troszeczkę. Ale, bo ja wiem. Nawet ten nawet nie podpala tym niebieskim ogniem, a nie, czekajcie. Niebieski ogień? Czekajcie. Niebieski ogień, nie ma w Minecraftie niebieskiego ognia. W sensie jest, ale podpala na żółto, nie? Czekaj, muszę to sprawdzić teraz. Tak, niebieski ogień podpala na żółto XD troszeczkę. No ale dobra. No i to był ostatni miecz. To były dwa ostatnie miecze. Jeszcze nam zostało Dimensional Breacher, ale szczerze mówiąc miało być dużo lepsze miecze. A okazało się, że 9 ostatnich mieczy, 5 mieczy to były w ogóle miecze koralowe. Te 3 miecze nie były zbyt ciekawe. Te 2 miecze też nie były zbyt ciekawe. Te 9 mieczy, te 7 mieczy okazały się po prostu ulepszeniami mieczy, które widzieliśmy w poprzednim odcinku. Te dwa miecze też nie były zbyt ciekawe. Tak naprawdę najciekawsze z dzisiejszego moda chyba miecze to były na pewno End Crystal Sword, Enderman Sword przez to, że jakby perły nie zadawały obrażeń, Shulker Sword, bo miał w sobie Shulkera i nadawał lewitację, lepszy troszeczkę niż Valhalla Sword, ale Valhalla był fajny dla Snowfallingu. Oczywiście te Bugged Diamond i Bugged Netherite, gdzie on jest, ten, no gdzie on jest, czekajcie, nie widzę go. Magma Stone, tu jest Bug Netherite właśnie, one też były całkiem interesujące. Ravager Sword czy był całkiem fajny, no ten w sumie, nie wiem czy zaliczyć go do dzisiejszego odcinka, nie no widzieliśmy go w poprzednim, no to troszeczkę tak nie mogę go zaliczyć. No i jeszcze Tamed Sword też był naprawdę całkiem fajny, nie? Okej, okay, czyli sprawdziliśmy też wszystkie te, wszystkich surowców nie sprawdziliśmy. Co to jest? Big Ghast Tear, co się z tego robi? Ghast Sword, okej, okay, z poprzedniego odcinka, dobra, w porządku. Ale tu tak ciężko się robi ten Ghast Sword. 24 Ghast Tearów i jeszcze 3 Blaze Rod, przy Blaze Powdera i jeszcze jeden Blaze Rod tutaj Netherrack. Z 24 US Ghasta i 3 Blaze Rody. A ten miecz nie był powalający, on był naprawdę średni. Ja pierdzielę. Okej, okay, no więc żeby nie było jeszcze za nudno, że tak kończę odcinek. Nie, tutaj nie będziemy nic sprawdzali, bo tak naprawdę większość z tych mieczy daje nam na przykład albo jakieś słabe efekty po prostu. Popatrzcie, tutaj podpalanie, lewitacja, slow falling, to dosłownie widzieliśmy w Valhalla Swordzie. Ten więcej obrażeń zadaje na pełnym zdrowiu. Czekajcie, gdzieś tutaj było w ogóle poison, ten nadaje dizziness, ten nadaje nausea, ale jestem głodny, widzowie. Wiecie, jak jestem głodny? Jestem super głodny. A jest noc, nie mogę już nic jeść, więc bym musiał pójść spać głodny, nienawidzę chodzić spać głodny, no ale trudno. Chciałbym, ja przynajmniej, wybrać najlepszy miecz spośród wszystkich mieczy z tego moda. Właśnie, zastanawiam się, popatrzcie, tutaj mamy właśnie 76 mieczy było w tym modzie niby, a ja sprawdziłem 72 dotychczas. To są miecze takie Thorny, które były wcześniej, one jakby dodają nam pół obrażenia każdemu mieczowi i tak naprawdę nie ma nic specjalniejszego. I one po prostu są w osobnej kategorii, tam jest tylko drewniany miecz, nie? A to są wszystkie inne te miecze pozostałe, czyli złoty, kamienny, żelazny i diamentowy. Nie ma netherite'owego co prawda, ale po co, nie? To jest fajne, wiecie, jak gramy na survivalu, to jest fajne, gdyby to były jedyne miecze dodane przez jakiegoś moda, możemy sobie zwiększyć o połowę obrażenia, nie? O pół jakby punktu. Ale mamy miliard lepszych mieczy z tego moda, dzięki czemu, wiecie, nie mają sensu troszeczkę tamte miecze. Więc tak, z mieczy, które mi się podobały, wybierzmy sobie. Lapis Lazuli miecz na pewno mi się podobał. Ale wieje. Nie wiem, czy wy to naprawdę słyszycie, ale wieje mocno. Prismarine Sword mi się podobał na Guardiany tylko, to tutaj weźmiemy to pod uwagę, nie? Elder Guardian Sword. Guardian Sword też, ale Elder Guardian Sword jest po prostu lepszy. Miał całkiem sensowny crafting, nie? Sword of Undying, to zdecydowanie. Nether Catalyst Sword też mi się podobał. Wither Sword. End Crystal Sword.
Charged Gold Iron Alloy Sword. Booked Diamond mógłbym tam dać, albo ten... Czekajcie, znowu go zgubiłem. O, Booked Netherite. Ale ze względu na to, że możemy go w taki super łatwy sposób stracić, to nie dam ich tutaj, bo nie uważam ich za dobre ze względu na to, że mogą się tak popsuć. Fajny to jest koncept, ale gdybym grał na survivalu, to nigdy chyba nic by nie sprawiło, żebym bardziej się skusił na skraftowanie tego miecza niż jakiegokolwiek innego, niż na przykład, nie wiem, Nether Strikera, czy tam raczej Nether Cutlass Sworda, albo Wither Sworda, nie? Bo po prostu wiem, z czym się to wiąże, jakie jest ryzyko, że po prostu mogę go stracić nawet po pierwszym uderzeniu i to po prostu z punktu widzenia jakby survivalowego, to nie ma sensu dla mnie, nie? Oczywiście jak jestem na trybie kreatywnym, wybieram najlepszy miecz, natychmiast wybieram Booked Netherite Sword, ze względu na to, że większość rzeczy, którą daje nam, większość jakby zalet, którą dają nam większość z tych mieczy, mamy i tak na trybie kreatywnym. Na przykład Sword of Undyingu jest słaby na trybie kreatywnym, bo on jest prześwietny na survivalu, bo nam daje jak wiele zdrowie, nie? A tutaj na trybie kreatywnym nie potrzebujemy zdrowia, nie? Więc od razu dużo, dużo lepszy staje się Booked Netherite Sword, nie? Ale bierzemy jakby pod uwagę pod względem właśnie survivalu. Naprawdę mocno się zastanawiam, co będzie na ostatnim miejscu. Ravager Sword? No właśnie, może Ravager Sword? Co Dragon Breath Diamond Sword? No nic ciekawego. To też były ok miecze, ale wiecie, 26 zaledwie miały chyba tam durability, więc raczej niezbyt, nie? Beacon Sword? Dałbym go tutaj. Gdybym... Dobra, Shulker Sword. No bo chciałem jeszcze dać Frozen Netherite Sword, chociaż wiecie co, może ten Prismarine Sword? Przecież powiem, czekajcie. Dobra, Frozen Netherite Sword też tutaj damy. Będzie poza tutaj tą kategorią, jakby będzie poza paskiem, ale będziemy też go jego oceniać. Beacon Sword bym dał, gdybym zrozumiał, w jaki sposób działa. Teraz chyba rozumiem. Jeżeli mam minerał w ekwipunku, jeżeli mam jakikolwiek minerał w ekwipunku, dostaję losowy, random, to jest tu napisane, losowy efekt beacona. Teraz chyba rozumiem, tak mi się wydaje. Ale nadal dostawałem wtedy tą permanentną prędkość 3, nie? A może to było tak, że dawało mi jakiś efekt beacona na zawsze? To by było super OP, ale... Czy to jest lepsze niż jakiekolwiek z mieczy, które mamy tutaj? Chyba nie, szczerze mówiąc, wiecie? Dobra, weźmy już ten Beacon Sword. No i teraz tak, ja oczywiście nie zapomniałem o tym Dimensional Breacherze, zobaczymy jeszcze jak działa. Teraz tak, pod względem użyteczności, no na pewno Charged Gold Iron Alloy Sword jest super OP ze względu na obrażenia miecza netherite'owego i super szybką prędkość, a jakże łatwe jego zrobienie, więc dajmy go póki co na pierwsze miejsce. Lapis Lazuli Sword, on mi się naprawdę spodobał, bo respi dużo, dużo expa, ale zauważmy, że on zużywa aż 18 Lapisu Lazuli i jeden szmaragd. Nie tylko szmaragdy są cenne, ale również lapis lazuli jest rzadki. Ja na moich seriach rzadko spotykam lapis lazuli. Lapis lazuli jest dla mnie naprawdę rzadszy niż na przykład, nie wiem, żelazo, redstone, czy diamenty, czy chociażby diamenty. Więc ze względu na to, jaką ma dużą zużycie jakby lapisu lazuli i ze względu na to, że możemy sobie łatwo pozyskać w sumie expa z innych źródeł, usuwam jego z tej kategorii, z tej konkurencji. Frozen Netherite Sword. On w sumie nie różni się od netherite'owego niczym, poza tym, że daje bardzo potężnego slowa, ale w sumie biorąc pod uwagę to, że slow nie działa na wiele mobów, na przykład na smoka czy na widera, takie slow wydaje mi się, żeby nie zadziałał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ze względu na to, że mi się tak wydaje, usuwam jego też. On na pewno nie będzie zwycięzcą. Beacon Sword, dobra, przejdźmy może... Okej, dobra, to on jest póki co na pierwszym miejscu. No Sword of Undying, no dobra, z wiadomych przyczyn Sword of Undying leci na drugie miejsce. Tylko jak się jeszcze raz go craftowało? Crafting super drogi, nie? Ale chyba...
chyba jestem w stanie zaakceptować taki crafting. Chyba tak, w szczególności, że od wersji 1.14 bardzo łatwo możemy zdobyć Totem of Undying. Znaczy łatwo, dosyć ciężko i wymaga to troszeczkę wysiłku, ale możemy je zdobyć łatwiej niż szukanie 10 tysięcy kratek, wiecie, tej Woodland Mansion, po prostu z raidów, nie? Kilka raidzików i tak naprawdę większość rzeczy na Sword of Undying, tych najtrudniejszych, mamy, nie? To mamy go teraz tutaj na drugim miejscu. Prismarine Sword, 20 więcej obrażeń na Guardiany, ale to jest tylko na Guardiany, wiadomo. Mamy tutaj miecze, które na Guardiany równie dobrze by się spisały, więc usuwam go z konkurencji też, to wiadomo, od razu, nie? And Crystal Sword. Nie no, ja go usuwam, bo wiecie, survivalowo ma niesamowicie małe zastosowanie, bo przecież te wybuchy są ogromne, zużywają dużo durability to po pierwsze, ale po drugie wydaje mi się, że mogą zadać obrażenia graczowi, co jest mega słabe na survivalu, więc usuwam w sumie tego miecza też, dobra. Teraz tak, Nether Catalyst Sword. Może w sumie te miecze, które mamy, chyba już bardzo łatwo będzie sobie posortować. No chyba będzie potem... Elder Guardian Sword, potem Wither Sword, Nether Catalyst Sword, Shulker Sword i Beacon Sword. No i teraz każdy z poprzednich mieczy będę musiał odrzucać, aż dojdziemy do Sword of Undying. No więc tak, Beacon Sword jest ciężki do zrobienia naprawdę. A nie, to ja pomyliłem Beacon Sworda z czymś. A to nie, nie jest aż takie ciężkie do zrobienia, ale nadal potrzebuję tego super rzadkiego jabłka. I sam w sobie jest fajny, ale nie jako miecz, jako raczej akcesorium, więc... Może dałbym mu specjalne miejsce tutaj, bo jeżeli on mi daje permanentnie... Czekajcie, ja chcę to jeszcze raz sprawdzić. Iron, dobra, może diamond, bo nie, łatwiej wynajdę. Sprawiam wszystkie myszy. I sobie nadałem teraz... I czekajcie, i teraz jak to działa do końca? Chcę zobaczyć. Strength 2 zostało mi, okej. I mam strength 2 w tym momencie i to jest jakby mi zaaplikowane jako beaconowo. Beaconowo jest mi to po prostu zaaplikowane, że mam to po prostu na zawsze, jak... chyba, że odejdę na jakiś obszar, może w tamtym miejscu mi po prostu to aplikuję, poczekajcie. Nie no, patrzcie, odszedłem już na obszar zdecydowanie przewyższający jakby zasięg beacona i nadal mam ten efekt na sobie, więc... no niestety. A czyli całe szczęście, to chyba po prostu zostaje z nami na zawsze. Ale teraz przełączmy jeszcze raz i teraz powinienem co, dostać szybkość 3? Bo nie wiem, jak to teraz działa naprawdę. To powinno zniknąć? Nie, nie zniknęło. Nadal nie wiem, jak ten miecz działa, nadal nie wiem, jak ten miecz działa, więc... Kurde, chciałem mu dać specjalne miejsce jako akcesorium, ale jeżeli to ma mi dać losowy efekt beacona, to nadal jest spoko, więc damy mu specjalne miejsce jako akcesorium tutaj. Nie będzie to najlepszy miecz, ale dam mu specjalne miejsce jako akcesorium. Dobra, Shulker Sword. Ma w sobie całą skrzyneczkę i to jest świetne i sam w sobie ma też 8 obrażeń ataku i jest niezniszczalny. Zauważcie, że na długie rozgrywki, wiecie, na jakieś takie bardzo, bardzo długie rozgrywki survivalowe, ten miecz jest tak naprawdę najlepszy z nich wszystkich, bo się nie niszczy, nie? Jest trudny do zrobienia, czekajcie, jak go się tam robiło, czekajcie, R. I nie jest trudny do zrobienia, naprawdę jest łatwy do zrobienia. 6 shulker shelly tak naprawdę i skrzynka i 2 diamenty. To jest naprawdę łatwy do zrobienia miecz. Więc jego nie odrzucam, tylko daję go tutaj dalej, ponieważ Nether Catalyst Sword daje nam fire resistance na zawsze, co w Netherze jest bardzo przydatne, ale możemy sobie to za pomocą albo potek zapewnić, albo możemy sobie to po prostu zrobić w taki sposób, że... po prostu dać Fire Protection 4 na całą zbroję, nie? Przy uderzeniu co prawda daje też Wither Effect i podpala, ale jego umiejętność prawoprzyciskowa jest słaba, ponieważ ten miecz, jakby wiecie, może przepalać tak jak Furnace Sword, ale zużywa jeden węgiel na jeden przedmiot, co jest mega nieefektywne i nie jest jakiś taki super szybki, żeby to się opłacało. Jest całkiem wolny jak na... Wiecie, 8-krotnie mniejszą efektywność. Zawsze mogę sobie po prostu zrobić 8 więcej piecy, nie? I tyle. I tyle, nie? Więc jego umiejętność prawoprzyciskowa jest praktycznie bezużyteczna, można by tak stwierdzić. Więc tak, jego odrzucam. I teraz. Wither Sword. Muszę udowodnić, że Wither Sword jest lepszy niż Shulker Sword pod względem survivalowym. No powiem tak, jest on fajny do zabawy na pewno. Na pewno jest fajny do zabawy i masz 13,5 obrażeń i prędkość ataku trochę szybszą niż normalnie, czyli jest potężnym mieczem. Ale Wither Rage nie jest przydatny na survivalu, ponieważ zasięg tego Wither Rage'a jest naprawdę mały i nadaje Wither Effect, ale jego tworzenie
No powiem tak, jego tworzenie jest trudniejsze i na pewno dużo dłuższe niż stworzenie Shulker Sworda, więc również nie udało mi się udowodnić, że Wither Sword jest lepszy od Shulker Sworda. Destroy item. No właśnie, dokładnie. Niszczymy ten przedmiot. Teraz Elder Guardian, który bardzo, bardzo polubiłem. Mining Fatigue nadaje przy uderzeniu. Okej, no i tutaj już mamy pierwszą, jakby coś pierwsze niefajnego, ponieważ moby... jakby Mining Fatigue wpływa na moby, ale żaden mob nie kopie, więc jest bezużyteczny Mining Fatigue na moby. No dobra, kopie Wither i Smog Kresu, ale nie w taki sposób, na który by oddziaływał Mining Fatigue. Co prawda podpowiem wszystkie myszy usuwa Mining Fatigue i jakby no usuwa Mining Fatigue, to jest spoko na Guardiany i jest bardzo fajny do pływania. W sumie mogę mu też nadać specjalne miejsce jako akcesorium, bo w sumie jest gorszy niż Shulker Sword, bo ma obrażenia za 2,10 i daje fajne efekty w wodzie, ale mogę go jako akcesorium do pływania dać, a to jest jako takie ogólne akcesorium, nie? No i teraz mamy podium. Pierwsze miejsce ma Sword of Undying. No i to... No wiecie, regeneracja jest na tyle potężna, że to nic dziwnego i ma 9 obrażeń, co jest więcej niż netherite'owy miecz, nie? I gdybym miał używać, po prostu mógłbym używać, wiecie, gdybym był mało zaawansowanym graczem, to bym używał tego miecza, po prostu, nie? Jako swoistego, no po prostu tego miecza jako główny. Gdybym był bardziej zaawansowanym graczem, gdybym już pokonał kilka raidów, to bym używał tego miecza jako mojego głównego, tego miecza jako głównego, a ten miecz używałbym do regeneracji, nie? No i gdybym był bardzo zaawansowanym graczem, to bym używał tego miecza jako głównego, w którym miałbym jeszcze, wiecie, Shulker Boxa, a tego jako drugiego, takiego regeneracyjnego, nie? Ale czy uda mi się udowodnić, że Shulker Sword jest lepszy niż Charge a Gold Iron Alloy Sword? Czy łatwość wykonania tego miecza jest na tyle dobra, że przewyższa Shulker Sworda? No tak. Ponieważ Shulker Sword ma takie same obrażenia i ma podobną prędkość ataku. Bo zauważcie, że prędkość ataku 4 to jest wystarczająca prędkość ataku, żeby można było już atakować ciągle, tak że wiecie, pyk, 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 pyk atakować. A to, wiecie, nie ma jakby prędkości ataku, ale to wtedy, gdybym miał jakąś prędkość ataku, to mógłbym mieć 4, mógłbym mieć 5, 6, 7, czy na 10, 100, 1000. I to nie miałoby znaczenia, bo są klatki nieśmiertelności. Więc mają taką samą prędkość i atak. I ten się super, super prosto robi. A ten, no jest dużo, dużo trudniejszy. Trzeba już pokonać smoka i przeprowadzić walkę z wieloma shulkerami. A ten mamy praktycznie na początku gry, mamy ten miecz, nie? No, co prawda ma w sobie shulker boxa. Ale wiecie, na survivalu jakby... Podręczny bagaż to nie jest wszystko. Całkiem łatwo jesteśmy w stanie sobie zagospodarować miejsce, kiedy mamy stałe miejsce zamieszkania, nie? Więc on zostaje na trzecim miejscu, ten jest na drugim miejscu i czy uda mi się udowodnić, że ten miecz jest na pierwszym miejscu, że jest lepszy od tego? Prostota wykonania tego miecza naprawdę to jest coś. Ten ma o jeden więcej obrażenia i jest dużo, dużo słabszy, jeżeli chodzi o prędkość ataku, ale prędkość ataku aż takiego dużego znaczenia nie ma. Zazwyczaj tej prędkości ataku nie jesteśmy w stanie tak jakoś do końca super dobrze wykorzystać i tak. No tylko, że koszt robienia tego miecza, no w sumie nie jest aż taki duży, szczerze mówiąc, nie jest aż taki duży, bo te tam, no dobra, co prawda 9 diamentów, tak, 9 emeraldów, złoty miecz, tutaj kolejne 2 diamenty, tutaj kolejne 2 jeszcze sztabki złota, no te totemy są właśnie najgorsze, nie? O, patrzcie. A tego nie wiedziałem, można 8 Dragon Scale i totemu Undying z powrotem jajko smoka złożyć. Możliwe, że to też wypada ze smoka i po prostu mamy z tego robić więcej jajek smoka, bo inaczej to nie widzę sensu. No ale tak się właśnie prezentuje podium. Na pierwszym miejscu Sword of Undying, miecz leczący nas ogromną ilość i przy prawym przycisku myszy za jakiś czas możemy sobie aktywować nadanie potężnej regeneracji i dużej absorpcji. Ciężkie do zrobienia, co prawda, dosyć, ale jest tego zdecydowanie warty. Drugi. Naładowany miecz ze stopu złoto
żelaznego. Co prawda nie ma jakiejś umiejętności, ale jest mocny bardzo, bo ma siłę netherite'owego miecza, obrażenia i jest dużo, dużo szybszy od niego. Możemy tak szybko atakować i możemy zadawać obrażenia. A robi się go tak naprawdę z dwóch sztabek złota i z dwóch sztabek żelaza. Wystarczy go jeszcze tylko tam naładować, to wiadomo, nie? I na trzecim miejscu mamy Shulker Swordash, miecz, który robimy ze Scorp Shulkera. I zadaje on też obrażenia netherite'owe, ale przy uderzeniu nadaje efekt lewitacji, wystrzeliwuje w powietrze moba. Czekajcie, czy ja takiej ośmiornicy mogę nadać efekt lewitacji? Nie, na ośmiornicę najwidoczniej nie działa efekt lewitacji. Nie, potwierdzone info, nie działa efekt lewitacji. I ma w sobie całą jedną skrzynkę, którą możemy podręcznie sobie trzymać i ma nieskończoną wytrzymałość. To jest jego chyba największa zaleta, szczerze mówiąc. No i cóż wam powiem. Tak, możemy umieścić odpowiednie miecze na swoich miejscach, na podium. Tutaj pierwszy, znaczy tam trzeci, tutaj drugi i tutaj pierwszy. Pierwsze miejsce oczywiście. No i wiemy już, jaki miecz z tego moda jest najlepszy. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że dotrwaliście na koniec tego jakże przedługiego odcinka. I spokojnie, nie zapomniałem o Dimensional Breacherze. Nie zapomniałem o tym mieczu. Więc zostawiamy to podium, zostawiamy skrzyneczkę, w której nic już nie ma tak naprawdę. I z jedynym naszym mieczem. A właśnie, jeszcze nagroda pocieszenia dla Elder Guardian Sworda za wyśmienite przyłożenie się do pływania i dla Beacon Sworda za przyłożenie się do jakby ogólnej rozgrywki. No i teraz, zostawiam też te miecze, prawie wszystkie miecze. A, myślę, że to losowo nas będzie przerzucać. Okej, czyli możemy sobie wybrać, że chcę iść do endu w tym momencie. Okej, czyli to po prostu jakby chyba koordynaty mi teleportuje, tak? Czy jak to działa? Czekajcie, sprawdźmy to jeszcze raz. Tam mamy oczywiście smoka kresu. O, właśnie, przydałoby się zawalczyć z smokiem kresu, ale może jak znajdę jakiegoś moda. Tak, czyli to też w tym samym miejscu mnie respi tutaj w netherze, w porządku. Nawet prawie bym trafił, bo patrzcie. Tutaj jest jaskinia, nad nią jestem zrespiony. Ja bym trafił na otwartą płeć terenu, okej. I tutaj jest respi jeden obsydian zawsze pod nami, żebyśmy mieli gdzie chyba się zrespić najwidoczniej. A wróćmy do Overworlda w tym samym miejscu. Tutaj byłem? Okej, ciekawie. Nie, no nie byłem. Może i byłem tutaj, jak się przeteleportowałem. Dobra, fajnie, że możemy się tak teleportować pomiędzy koordynatami. Fajny całkiem pomysł na miecz też. Dobra, może mogę już zdjąć nareszcie te zbroje i na samym odcinku będzie kolejny mod jakiś fajny, ciekawy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego niezmiernie długiego odcinka, jeżeli zostaliście do końca. Bardzo wam za to dziękuję, bo wiem, że bardzo dużo osób nawet nie dotrwa do 15 minuty, to jest mega słabe. No i cóż, ja póki co zmykam. Jutro widzimy się na czymś, o czym zapomnieliście na 100%, a czymś, co się niesamowicie fajnie grało i wam się niesamowicie fajnie oglądało. Zobaczycie, co to jest. To jest sprzed 2 miesięcy, sprawdźcie sobie, jaka seria jest niedokończona, jeżeli jesteście tacy ciekawi. No i cóż, dziękuję za oglądanie, ja póki co zmykam, trzymajcie się, no i cześć!